Cześć, witam Was na naszym kanale 50 Shades of Blue. Ostatnio pokazywałam Wam, jak wygląda nasz spacer na naszej codziennej łące, a dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda nasz wieczór. Wjeżdża czołóweczka i do zobaczenia już za chwilkę. Właśnie wróciliśmy do domku po spacerze. Trochę zmarzłam, bo dzisiaj zrobiło się chłodniej, więc ściągnęłam kurtkę, zakładam kapcie i lecę na kanapę. O, Lunia już zajął nasze miejsce na kanapie. A tutaj, zobaczcie, był mały remont w pokoju i mamy nowy napis Life is better with a dog. I taka jest prawda właśnie, że życie jest lepsze z psiakiem. Więc ja dołączam na kanapę. I teraz mamy wieczór dla Ciebie. I Blue jak... I tu raz mamy śpienia. Ostatnim takim fajnym zakupem, który udało nam się zdobyć, jest legowisko takie do salonu. I długo szukałam i na takich innych sklepach to kosztuje około 300-400 zł. Jednak udało mi się znaleźć sklep elegowisko.pl i tam wyhaczyłam fajne legowisko za 120 zł. Za chwilkę Wam pokażę, jak ono wygląda. I wzięłam średnie, dla średnich psów. Miało być 100 na 80. Jednak wymiary, tak jak są w sklepie, są troszkę większe. Jak się nie rozpakowaliśmy, to się okazało, że legowisko zajmuje pół salonu, ponieważ jak już wiecie, mieszkam w bloku i nie mam jakiegoś mega dużego salonu, więc mówię, o nie, no po prostu za wielkie. Więc średni rozmiar jest duży. Wypada większy. Zwróciłam się do tego sklepu, czy byliby tak Państwo mili, zamienić na mniejsze i wszystko wypadło w ogóle bez żadnych problemów. Jak tylko kupiłam nowe, to następnego dnia przyszło to mniejsze. To mniejsze jest 80 na 60 i też wypada ciutek większe, więc nie bójcie się zamawiać tego najmniejszego, jeżeli skorzystacie z tego sklepu, ponieważ jest wystarczająco duże, Blue się mieści, może odwrócić się na plecy, rozwalony śpi na nim i ma wystarczającą ilość miejsca. I to legowisko jest też na zamki, jest... poszewka, tak jakby, na zamki, więc wszystko można ładnie rozpiąć, wyprać w pralce i z powrotem założyć na legowisko. Jest bardzo wygodne, Blue sobie spokojnie na nim śpi i często z niego korzysta, żeby być tutaj blisko nas w salonie. I już Wam pokazuję, jak wygląda nasze nowe legowisko salonowe. O, jest tu, razem z Bluśkiem. Bluśko, podoba Ci się spanko? I teraz po takim spacerze, jak ostatnio Wam pokazywałam, Blue już pewnie będzie tak sobie kimał do wieczorka. I na ostatni spacer też Was zaproszę ze sobą. I ostatni spacer to jest około 22:30, więc będziemy razem. Siedzę sobie tu już jakieś 3 godziny. Mam czas na to, żeby sobie obejrzeć jakiś film, a Blue dalej sobie spokojnie śpi. Jest godzina 21:45. Bruś, obudziłeś się? Chodź tutaj. Obudził się psiur? Tak? Obudziłeś się? Tak, obudził. Psiur wyspany, bo po długim śnie pospacerowym, więc teraz
Mniś. Ej, gościu szary, idziemy jeść? Jesteś głodny? Chcesz zjeść kolacyjkę? Więc wam pokażę, jak szykuję kolację przed ostatnim spacerem. Mam tutaj pojemnik z karmą. Polecam w Ikei, takie fajne metalowe są łopatki. Zmierzyłam, ile jest prawidłowa porcja karmy. W przypadku Blusia jest to 300 gram dziennie, więc teraz odmierzamy połowę. Karma już jest. Kolejnym elementem jest olej z łososia. Dziennie daje 4 pompeczki, więc po 2 na każdy posiłek. Jesienią, zimą Blue ma dużo większy apetyt niż latem, ponieważ jest ciepło i je trochę mniej, natomiast i trzeba go czasami zachęcać. Natomiast zimą, jesienią w ogóle nie trzeba go zachęcać. Wręcz czeka na swoje śniadanka i kolacyjki. Więc jak tylko kładę Michę, to Micha znika. Siad. Czekaj. Okej, proszę. Trzy minuty później, Micha pusta, Bluś zadowolony, jeszcze sobie dopija wodę. Poczekamy, aż skończy pić. Idziemy na spacer, pójdziemy siusiu zrobić, a pójdziemy do pani, do żabki, powiedzieć dobranoc. Bluniś, byłeś grzecznym pieskiem dzisiaj. Jest koło 22. Idziemy właśnie na ostatni spacerek. Będzie on trwał 10-15 minut. I tak właśnie będziemy zaraz kończyć nasz dzień. Zapomniałam wam powiedzieć podczas karmienia, że dalej mamy karmę Baltikę. Jest to kolejny worek i jak skończył nam się worek tą kaczka z rybkami, to kupiłam tylko rybną i jego brzuszek jeszcze lepiej reaguje na samą rybę i chętniej też ją je, więc dalej mamy Baltikę, ale samą rybną i jak sami widzieliście, bardzo mu smakuje. Blue ma swoje rytuały wieczorne. Zaraz przyjedzie auto. Blunio! Blu, idziemy do żabki? Gdzie jest twoja pani z żabki? No chodź do żabki, szybko, idziemy. Gdzie jest pani w żabce? Tam biegniemy do żabki. Pani z żabki zawsze ma ciasteczka wieczorem dla Blunia. Więc zawsze po ostatnim spacerze, ostatnim punktem jest powiedzieć dobranoc pani z żabki. Gdzie idziemy? Tu idziemy? Dostałeś? Gdzie jest stały klient? Już? No, wszystkie zjadłeś. Chodź, idziemy spać. Dobranoc. Póki jest jeszcze kawałek jasnego i lamp, to chciałam wam bardzo podziękować za to, że obejrzeliście ten odcinek i byliście dzisiaj z nami. Pytaliście, jak wygląda nasz dzień, więc postanowiłam nagrać wam chociaż kawałek naszego dnia, czyli wieczór i popołudnie w zasadzie, jak wygląda, jak wracamy ze spacerku z Bruniem do domu, co robimy. I że chciałam wam pokazać, że faktycznie border może być spokojny i może w domku sobie po prostu odpoczywać i spać. Jestem ciekawa, jak ten format, taki bardziej trochę vlogowy, podoba wam się. Dlatego zostawcie komentarze i
Napiszcie, czy chcecie więcej takich odcinków, czy wolicie takie, jak wcześniej były, tylko ze studia, czy może to i to Wam się podoba i chcecie widzieć więcej vlogów i też odcinków, jak były wcześniej. Przesyłam Wam ciepłe uściski w ten zimowy wieczór i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Miejcie się dobrze, bądźcie zdrowi i do zobaczenia, pa pa! Zapomniałam jeszcze o jednym. Jak Wam się podoba i chcecie, żeby było więcej, to dawajcie suby i lajki pod odcinkami. A będę wtedy miała większą motywację, żeby więcej dla Was nagrywać. Pa!